moi kochani, witam Was bardzo serdecznie we vlogmasie dniu 7. Jako pierwsze otworzymy dzisiaj kalendarze adwentowe. Zaczniemy od tego, który zrobiła mi Karola. Mamy tutaj coś dużego, ale powiem Wam, że kształtem przypomina jakby talerz, ale jakby plastikowy. No nic, nie będę tutaj zgadywała, tylko sprawdzimy, co tam się kryje w środku. Chyba zgadłam. A w środku mamy talerzyk i oczywiście Mikołajka. To jest taka gwiazdka z różnymi ozdobami świątecznymi. A cytat na dziś to: nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą. Czas na siódemeczkę z Kindera. Otwieramy. Mój ulubiony cukierek. Mniam, będę miała do kawki. I zacznijmy dzisiaj od soku z pomarańczy. Ja bardzo lubię zaczynać tak dzień, szczególnie kiedy te pomarańcze są kwaśne. Także zdrówka na dobry początek dnia. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in one-horse open sleigh. Dashing through the snow in one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle... Ja już jestem prawie po sobotnich porządkach. No dobra, zostało mi jeszcze mycie podłóg, ale z tym poczekam, aż Daniel wróci z zakupów, ponieważ podzieliliśmy się tak obowiązkami, że on robi zakupy, ja dzisiaj sprzątam w mieszkanku, żeby było szybciej, no i zostanie mi robienie obiadu i powiem Wam, że kompletnie nie mam pomysłu, co dzisiaj zrobić na ten obiad, ale może coś poszperam w internetach i coś fajnego znajdziemy. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze plany, to chyba nie mam jakichś takich super planów, ale jeszcze się okaże, na pewno spotykamy się ze znajomymi na jakąś kawkę. A jeśli coś jeszcze w trakcie wyniknie, to na pewno to zobaczycie, bo Wam to nagram. A może Wy mi napiszecie, co dzisiaj macie na obiad i to będzie moja inspiracja na kolejne dni. O, możemy się tak umówić? Porządki porządkami, Wiktoria robi swoje porządki, ale jak widzicie, pięknie bawi się z Lilką. To chyba jest jej ukochana przyjaciółka, powiem Wam. Nie wyobrażam sobie, żeby Lili nie było z nami, ponieważ naprawdę Wiktoria ją uwielbia. Bardzo lubią się razem bawić. Binga jej pokazujesz? Uważaj, żeby ci tego Binga nie zjadła. Zobaczcie, jak ją woła. Przyszła tutaj Lilka za mną. Gizia cię woła. Lila chyba już jest zmęczona, spać jej się chce, wiesz? No, Lila chyba chce spać, kochanie. Drewniany kalendarz ma drugie zastosowanie, ponieważ jak widzicie, Wiktoria zrobiła sobie z niego klocki. Moi drodzy, przyszedł Daniel właśnie z zakupów, ale wyszedł, bo zapomniał kupić mi włoszczyzny. Mam tutaj już rozpakowane zakupy, więc pokażę Wam, co takiego kupił. Zrobimy taki mały food haul, bo tych rzeczy jest naprawdę mało. No, tych rzeczy jest naprawdę niewiele. Mam tutaj jajka. Przeważnie mamy takie ze wsi jajeczka, ale niestety nam się skończyły, a mam ochotę na pastę jajeczną. Są trzy jabłuszka, więc jutro na śniadanko będzie owsianka. Cztery mandarynki, dwie pomarańcze, jakieś ciastka.
szczypiorek z cebulką, 2 pomidory, makaron do rosołu, serek almette, śmietana i płyn do szyb, bo się skończył. Do tego chciałabym Wam polecić fajne takie wielokrotnego użytku woreczki na warzywa. My kupiliśmy nasze w Kauflandzie i słuchajcie, za dwa zapłaciliśmy 2,99 albo 3,99, więc cena naprawdę super i się opłaca, bo wiem, że na internecie no, są całkiem drogie. Także jeśli szukaliście, to możecie lecieć i tam na pewno je dostaniecie. I to właśnie całe nasze zakupy, teraz już mogę je schować. A ja obrałam mandarynki dla księżniczki i właśnie jej niosę. Dobre mandarynki. Lubisz, prawda? Kwaśne chyba. Kwaśne? Ale dobre. Ja gotuję wodę na jajeczka i będę robiła pastę jajeczną. Ja zawsze dodaję majonez, ogórka i szczypiorek i ona wychodzi naprawdę przepyszna. Słabo mi idzie dzisiaj vlog masowania, odstawię Was na chwilę. Ale byliśmy na chwilę u moich rodziców, bo Daniel chciał posprzątać w aucie. Wiktoria nam zasnęła, więc tam została. Musieliśmy zajechać jeszcze raz do Biedronki, bo mamy mieć znajomych i musieliśmy coś kupić. Zobaczcie, kupiłam Wiktorii takiego żelka na okno, więc jutro jej dam i sobie przykleję w pokoiku. Wygląda on naprawdę uroczo. Wiecie, dzieci lubią takie kolorowe rzeczy. Ja dopiero teraz zabieram się za mycie podłogi, ponieważ jestem sama. No a później już będę troszeczkę gotowała. I ten rosół i coś, żeby poczęstować naszych gości. Rosołek się gotuje już. Podłoga umyta, a ja mogę poprzytulać się trochę z moim prosiaczkiem. Tak? Same zostałyśmy, tak? Możemy się trochę poprzytulać, o! Moja Lila, moja kochana Lila. Zobacz, jaka ty jesteś piękna, jaka jesteś piękna. Zobacz tam. Kto to jest? Co to za pies? Moja kochana. Nowy film pojawi się za 47 minut dokładnie. Jak widzicie, już jest zaplanowany i czeka na godzinę 16:30. I chciałam Wam bardzo podziękować, że te moje vlogmasy oglądacie. Nawet niektóre już z Was kojarzę po miniaturce, bo piszecie mi codziennie takie przemiłe komentarze, więc bardzo, bardzo dziękuję. A taką naklejkę dostanie się w Biedronce za 2,99, więc cena też całkiem fajna. Nasi znajomi już poszli, a tutaj zobaczcie, Wiktoria siedzi w oknie i patrzy, czy już jadą, będzie pewnie zaraz im machała. Nasi goście już poszli, a mnie czeka sprzątanie ze stołu teraz. Przyszłam do Was, żeby się z Wami pożegnać, bo stwierdziłam, że no już dzisiaj nic nie będę nagrywała, poza tym już średnio wyglądam. Za chwilę kładę Wiktorię spać, sama wezmę prysznic i również się położę. I zastanawiam się, czy już jutro nie zmontować tego vlogmasa. Zawsze montuję sobie w nocy, wieczorami, ale dzisiaj już chyba mi się nie chce, więc zrobię to jutro. I co? Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się standardowo już jutro. Pa, pa!